Rzeczywiście, humanistyka cyfrowa jest nowym zjawiskiem w polskim życiu akademickim, natomiast całkiem nieźle funkcjonuje w różnych instytucjach czy inicjatywach, które są robione poza akademią. Natomiast jeśli chodzi o zakres tego pojęcia, to tutaj nie ma jednoznacznej przez wszystkich przyjmowanej definicji, dlatego że, jak przed chwilą powiedziałem, jest to nowe zjawisko, które dopiero buduje się w trakcie różnych działań, różnych inicjatyw, różnych projektów. Jeśli miałbym się pokusić o zdefiniowanie, czym jest humanistyka cyfrowa albo jak ją się pojmuje przy okazji różnych konferencji, wywiadów czy pierwszych prób analiz, to wskazałbym na takie dwa główne rozumienia tego terminu. Pierwsze, węższe, polega bardziej na utożsamianiu humanistyki z tak zwaną wolną albo otwartą kulturą. No? Czyli humanistyka cyfrowa polegałaby przede wszystkim na udostępnianiu różnych treści z szeroko rozumianych dyscyplin humanistycznych na tak zwanych wolnych licencjach, czyli Creative Commons, oraz na publikowaniu, propagowaniu oraz popularyzowaniu wszelkich działań związanych z tymi dyscyplinami humanistycznymi, oczywiście w internecie. Natomiast drugie pojęcie, znacznie szersze, a więc to pojęcie, z którym ja się utożsamiam, już by wskazywało na humanistykę cyfrową jako pewną praktykę, czy pewien nawet nowy paradygmat, i to nie tylko badawczy, gdyż, jak już powiedziałem, humanistyki cyfrowej absolutnie nie można ograniczać do działalności stricte badawczej, która jest prowadzona zwykle na uniwersytetach. I tutaj wskazałbym na tą taką szczególną cechę tego paradygmatu, który po prostu polega na wykorzystaniu narzędzi cyfrowych oraz internetu do tworzenia, dystrybuowania oraz propagowania nowych sposobów prowadzenia badań, nowych sposobów dyskusji, nowych sposobów komunikacji, które są właśnie możliwe dzięki tym nowym technologiom, nowym mediom na czele z internetem. I patrząc na praktykę poszczególnych, która dzieje się w poszczególnych ośrodkach akademickich, jak i pozaakademickich, widzimy, że od pewnego czasu zaczyna zwyciężać właśnie ta druga tendencja, czyli używanie wspomnianych technologii cyfrowych, aplikacji, oprogramowania, internetu do tworzenia właśnie nowego typu wiedzy, którą określa się właśnie jako humanistyka cyfrowa. Ten etap, która charakteryzuje właśnie ta pierwsza definicja, zaczyna moim zdaniem pomału odchodzić już do lamusa, dlatego że humaniści również zaczynają odkrywać walory technologii cyfrowych i zaczynają stosować je, i to z całkiem sporym powodzeniem, właśnie do swojej codziennej praktyki badawczej. Tak, rzeczywiście zwrot cyfrowy to coś więcej niż tylko przejście od jednego paradygmatu do drugiego, chociaż na pierwszy rzut oka może to tak wyglądać, prawda? Natomiast zwrot cyfrowy po prostu polega na tym, że oto narodziła się w ogóle nowa rzeczywistość, na którą też możemy określić rzeczywistością cyfrową, chociaż niektórzy tutaj mówią o rzeczywistości 2.0 bądź 3.0. Natomiast w przypadku tych poprzednich zwrotów,
typu zwrot językowy czy zwrot performatywny. W gruncie rzeczy chodziło o badanie rzeczywistości, która nie ulegała zmianie, czy w sensie, że tak powiem, podstaw ontologicznych. Oczywiście następowały kolejne epoki, kolejne okresy, kolejne fazy, zmieniały się kultury itd., itd. Natomiast cały czas mieliśmy tutaj do czynienia z pewnym światem, który możemy określić, nie wiem, światem fizycznym, dzielonym zwykle na dwa podstawowe byty, czyli kulturę i przyrodę. Czyli podstawą tutaj była ta jednolita pod względem ontologicznym rzeczywistość, do której to badania, poznawania, eksplorowania korzystano, czy wykorzystywano różne narzędzia i różne metodologie. Natomiast w przypadku zwrotu cyfrowego mamy tutaj do czynienia ze zmianą o charakterze ontologicznym. Tworzy się nowy cyfrowy świat, ten stary, który określiłem jako fizyczny, tak umownie, też bywa przekonwertowywany do tej postaci cyfrowej, czyli mówiąc krótko, digitalizowany. I już ta różnica pokazuje, że nie mamy tutaj do czynienia z taką zwykłą zamianą jednego paradygmatu na drugi, ponieważ wytworzyła się zupełnie nowa rzeczywistość, która wymaga zupełnie nowego podejścia, nowego funkcjonowania według innych reguł, stosowania zupełnie innych narzędzi, stosowania zupełnie innej metodologii. W przypadku historii tutaj mówimy o zupełnie nowym typie źródeł, prawda? Czyli też możemy tutaj analogicznie mówić o tak zwanych źródłach cyfrowych. Wcześniej, niezależnie od tego, czy mieliśmy do czynienia z paradygmatem pozytywistycznym, modernistycznym czy postmodernistycznym, to jednak podstawa źródłowa była w sumie ta sama. No, oczywiście te źródła inaczej konceptualizowano, stosowano inne procedury interpretacyjne, natomiast tutaj mamy do czynienia z nowym typem również źródła. No, źródło cyfrowe, czy materiał cyfrowy, cyfrowy świat, cyfrowy obiekt, to jest też odmienny twór, który wymaga zupełnie nowych procedur. No, te procedury musimy wymyślić dopiero na nowo. Musimy na nowo wymyślić metodologię. Tworzą się pierwsze propozycje, tworzą się pierwsze teorie, tworzą się konkretne aplikacje dedykowane do badania poszczególnych aspektów tego cyfrowego świata. Jednakże to wszystko wymaga gruntownego przemyślenia, gruntownego przepracowania, przeformułowania i dlatego też uważam, że zwrot cyfrowy, wbrew temu, co niektórzy mówią, nie jest po prostu kolejnym paradygmatem, prawda, który zostanie zastąpiony za x lat jakimś następnym. Prawda? Tutaj zmienił się w ogóle świat, który na pewno ulegnie dalszym przeobrażeniom. Prawda? Pojawią się nowe praktyki, które będą wykorzystywać nowe technologie czy nowe media. I być może ta nowa rzeczywistość całkowicie zdominuje tą dzisiejszą, co tylko pogłębi ten proces różnicowania się dotychczasowej praktyki, prawda? Spowoduje, że uczeni będą musieli całkowicie przeformułować swój warsztat pracy. Ta sprawa jest niezwykle skomplikowana. Możliwe są obie opcje. I tutaj to jest właśnie ten problem, który nurtuje współczesną metodologię, współczesną teorię, czy nawet współczesną filozofię, w tym wypadku historii. Natomiast ja bym odpowiedział to w ten sposób, że ja się przychylam do tego, żeby w zależności od sytuacji, prawda, przeskakiwać
z jednego rozumienia, prawda, ku drugiemu. Dlaczego? Może posłużę się paroma przykładami, tak żeby widzowie mieli trochę lepsze wyobrażenie w tych różnych niuansach i zawiłościach, jakie są związane z tym nowym rozumieniem, prawda, źródeł, czyli tych cyfrowych źródeł. I tutaj powołam się na przykład z szeroko rozumianej kultury audiowizualnej. Weźmy z jednej strony fotografię cyfrową i na przykład film cyfrowy. I porównajmy to z klasyczną fotografią, prawda, analogową, czy też filmem analogowym. W przypadku fotografii analogowej bądź filmu analogowego sytuacja była dosyć prosta. To, co utrwaliliśmy za pomocą jakiegoś medium, oczywiście ten obraz nie był żadnym tam odwzorowaniem rzeczywistości i tak dalej, tylko był punktem widzenia obiektywu, prawda, aparatu albo kamery, ale dla mnie najważniejsze jest to, co potem mogliśmy z tym zrobić. No, mogliśmy zrobić dwie rzeczy. No, wywołać film i go gdzieś, prawda, opublikować. To samo było ze zdjęciami. Oczywiście można było jakieś tam drobne retusze robić i tak dalej, ale to zwykle wymagało zbyt wiele czasu i drugiego sprzętu. Natomiast w przypadku produkcji cyfrowych, prawda, zdjęć, filmów czy grafiki, samo utrwalenie jakiegoś fragmentu rzeczywistości praktycznie jest dopiero punktem wyjścia. Ponieważ tutaj mamy do czynienia z tworem cyfrowym, z którym można zrobić dosłownie wszystko. My mówimy wówczas o tak zwanej postprodukcji, która polega na tym, że ten materiał wyjściowy, który otrzymujemy, może często zmienić się nie do poznania, kiedy zastosujemy do jego obróbki, a potem montażu wszelkiego typu programy, no, typu, nie wiem, Photoshop, typu Avid Media Composer, Adobe Illustrator i tak dalej, i tak dalej. No? I także to jest ta fundamentalna różnica, prawda? Między jednym typem źródeł, a tym drugim typem źródeł. Oczywiście możemy nic nie robić, co wcale nie znaczy, że tutaj będziemy mieli jakieś wierne odbicie rzeczywistości. Zwykle coś z tym robimy i właśnie tutaj rodzi się pytanie, co jest wówczas źródłem. Na to dobrej odpowiedzi nie ma, na to nie ma żadnej odpowiedzi, bo to w zasadzie my kreujemy. Przepuszczając przez jakikolwiek program komputerowy, przepraszam, przez jakiekolwiek potem medium, na nowo redefiniujemy charakter tego naszego jak gdyby wyjściowego zdjęcia albo filmu. Na nowo stwarzamy po prostu sobie źródło, w sensie, powtarzam, ontologicznym, nie interpretacyjnym. Bo to są dwie ważne rzeczy. I teraz w zależności, jak już powiedziałem, czy to będzie jakiś medium, czy to będzie konkretny program, to mamy do czynienia z permanentnym przekształcaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem tego, co się nazywa po prostu źródłem. A tak, kiedy spróbujemy to wszystko sprowadzić gdzieś tam do tych ostatecznych cegiełek, w cudzysłowie, prawda, no to praktycznie tutaj mamy do czynienia z przetwarzaniem pikseli. No? Więc to w ogóle powoduje, że mówienie tutaj o źródłach może wydawać się wręcz jakimś nieporozumieniem, bo to tak daleko zrywa samo pojęcie źródeł, do których byliśmy do tej pory przyzwyczajeni, że tutaj trudno stosować to pojęcie do tego nowego tworu, prawda? Chociaż jeśli tak sobie rozszerzymy zakres, jego zakres, to możemy od biedy tutaj mówić, że to mamy do czynienia z jakimś źródłem cyfrowym,
wprowadzać jeszcze konkretną indeksację i tak dalej. Ale moim zdaniem jest to no, szalenie ryzykowne i tak daleko odbiegające od naszych codziennych i to nie tylko potocznych wyobrażeń, że no tutaj trudno tutaj dać jakąś w miarę konkretną i sensowną definicję, która byłaby dla wszystkich no, do zaakceptowania. Po prostu jest to kolejny nowy problem, z którym musimy się zmierzyć, z którym musimy sobie jakoś poradzić i do którego musimy zbudować po prostu nową teorię czy nową metodologię. Chociaż też tutaj należy wątpić, czy też próba budowy jakichś nowych ujęć, czy tutaj ma po prostu sens, ale to już jest zagadnienie na osobne rozważenie. No, kolejne zagadnienie, które no, wzbudza wiele kontrowersji i dyskusji, jak zresztą wszystko co nowe, ja bym powiedział w ten sposób, że na pewno na czoło tutaj wysuwają się te twarde umiejętności narzędziowe. Do tego bym dorzucił również umiejętności programistyczne, ale na razie tego wątku nie będę rozwijał. Natomiast te umiejętności tak zwane miękkie, czyli na przykład hermeneutyczne, moim zdaniem nie za bardzo już tutaj mają zastosowanie. Dlatego, że w przypadku źródeł cyfrowych, źródeł zdigitalizowanych, chyba jednak czegoś innego oczekujemy niż w przypadku obcowania z tradycyjnymi na przykład źródłami pisanymi, tak? Gdzie interesowało nas sens, znaczenie, jakieś struktury, jakieś dyskursy, w zależności oczywiście od przyjmowanej perspektywy teoretyczno-metodologicznej. Natomiast te zagadnienia, te klasyczne zagadnienia klasycznej, nazwijmy to tak, językowej humanistyki, tracą na wadze w przypadku obcowania ze źródłami czy tekstami cyfrowymi. Po prostu co innego nas tam może interesować. Nie chcę powiedzieć musi, ale może interesować. Jako taki przykład mogę podać no, coś takiego w sumie zdawałoby się banalnego. Jak powiedzmy sobie, nie wiem, ilość występujących słów w jakimś tekście albo korpusie tekstów. To jest pytanie, które no z pozoru jest powiedzmy sobie banalne, jednakże ono przestaje być banalne, jeśli rozpatrzymy je w kontekście dotychczasowej problematyki. No to na przykład interesuje nas powiedzmy sobie dyskurs oświeceniowy. Obcując w optyce tradycyjnej humanistyki, no, próbowaliśmy odtwarzać na przykład dominujące kategorie ówczesnej kultury. No, jeśli byliśmy na przykład, nie wiem, badaczami historii kultury albo historii idei. Jednakże sporządzenie takiego semantycznego inwentarza często było utrudnione, chociażby z tego względu, że ile tekstów mógł przeczytać, też mówiąc nieładnie może przerobić, pojedynczy historyk, prawda? Albo pojedynczy historyk idei. On na podstawie pewnej ograniczonej, że tak powiem, próbki mógł, czy musiał wnioskować o tym, jakie były na przykład dominujące kategorie, w tym wypadku na przykład kultury oświeceniowej, albo w kontekście tego, co się nazywa kulturą oświeceniową. Sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy mamy do czynienia z tekstami zdigitalizowanymi. Wówczas to program komputerowy sam za nas policzy, i wyrzuci pewien zbiór dominujących kategorii. No? Co więcej, ten rezultat może graniczyć niemalże z pewnością, dlatego że potencjalnie możemy przecież, program komputerowy może no, przebiec wszystkie dostępne pozycje. Oczywiście w tym momencie jeszcze nie mamy zdigitalizowanych wszystkich książek, ale opcjonalnie to na pewno nastąpi, więc wówczas będziemy potencjalnie, nie wiem, z pewnością, z dużą dozą pewności mogli powiedzieć, jak na przykład wyglądał dyskurs ówczesnej kultury, prawda, pod względem dominujących pojęć albo kategorii.
A? Więc tutaj znowu to pokazuje, jak zdawałoby się, no taki banalny problem może urosnąć do w sumie niezwykle fundamentalnego obrazu jakiejś rzeczywistości. Oczywiście obrazu wykreowanego, wiadomo, no, przez nas, ale tutaj mamy do czynienia po prostu z nową jakością. Weźmy jeszcze inny przykład, a mianowicie no problem wielkiej ilości danych. Ten, kto się zajmuje zwłaszcza historią najnowszą, no najnowszą powiedzmy sobie w znaczeniu dwudziestowieczną, czy to już teraz z początku XXI wieku, oczywiście jest przytłoczony wielką ilością danych. Prawda? To się tak oficjalnie nazywa w literaturze przedmiotu ciągle big data. O, i nawet całkiem spory zespół badawczy jest bezradny wobec masy takich danych. Kiedy znowu użyjemy odpowiednich narzędzi, to wówczas możemy poszukiwać różnych trendów, wzorców, jakichś dominujących postaw, zdarzeń i tak dalej. To jest znowu przewrot jakościowy. Prawda? I tutaj już nas nie interesują, nie wiem, znaczenia. Prawda? W każdym razie nas to może mniej interesować. Ważniejsze jest to, co się wyłania z tej analizy właśnie wielkich ilości informacji albo wielkich ilości cyfrowych danych. I tutaj znowu no te przykłady można mnożyć, ja tutaj skupiłem się na takich dwóch, myślę, że bardzo spektakularnych, zwłaszcza jeśli chodzi o big data. Tak więc te umiejętności miękkie schodzą na plan dalszy w obcowaniu z wytworami cyfrowymi. Począwszy od tekstów cyfrowych, a skończywszy na przykład na filmach czy grafice cyfrowej. Teraz mogę powrócić jeszcze do tej kwestii związanej z umiejętnością no, programowania. Dlaczego mi się wydaje, że to jest takie ważne? Dlatego, że to jest też problem rozbudowy swojego własnego warsztatu. Te programy narzędziowe są coraz lepsze, coraz obfitujące w coraz to nowe, ulepszone funkcje, jednakże no one mają, że tak powiem, ograniczony zasięg oddziaływania. One za ich pomocą możemy przebadać czy uzyskać odpowiedź na pewną z góry ograniczoną liczbę pytań. Natomiast to się dzieje, kiedy my chcemy zadawać no, jakieś pytania, że tak powiem, niestandardowe, a, których nie zakłada dany program. Tutaj przecież mamy do czynienia z nauką, z działaniem wyobraźni. Po części również, zwłaszcza w przypadku humanistyki, a myślę, że innych dyscyplin też, z pewnym procesem twórczym. A? Więc my musimy czasami, zwłaszcza no, wybitni badacze, którzy myślą w sposób niekonwencjonalny, często są zmuszeni uzyskiwać odpowiedzi poprzez no, zmianę konfiguracji programu. Tego się nie da zrobić bez umiejętności programowania. Oczywiście można zwrócić się o pomoc do informatyka bądź jakiejś innej osoby równie dobrze biegłej w sztuce programowania, ale no w przypadku, nie wiem, tysięcy czy setek tysięcy badaczy w skali światowej, no często okazuje się to niemożliwe. Dlatego też na znaczeniu również będzie zyskiwała no, ta umiejętność, ta druga cecha właśnie, czyli umiejętność programowania. I to nie tylko ze względu na prowadzone badania, ale w ogóle no, w całym naszym życiu. No, to jest też jakby kolejny wątek, który już może mniej wiąże się z praktyką badawczą, z praktyką naukową, więc tutaj na tym stwierdzeniu tylko poprzestanę. To znaczy, tutaj myślę, że zachodzi małe nieporozumienie, dlatego że tak jednoznacznie nie można stwierdzić, że oto mamy do czynienia z pewnym nieusuwalnie, zdawałoby się, podziałem, prawda? Humanistyka cyfrowa i humanistyka wizualna.
To wszystko po prostu zależy od tego, o jakiej fazie rozwoju humanistyki, na przykład wizualnej, mówimy. Jeśli jest to humanistyka wizualna, ale analogowa, no to rzeczywiście tutaj istnieje fundamentalna różnica. Ja już to pokazywałem we wcześniejszej swojej wypowiedzi, prawda, tutaj pokazując te przykłady fotografii analogowych i cyfrowych. Natomiast kiedy mamy do czynienia z humanistyką zwizualizowaną, ale na sposób cyfrowy, to ta opozycja przestaje tutaj mieć znaczenie. Dlatego, że podstawą jest przecież cyfra. I tutaj nie ma znaczenia, czy my to sobie określimy humanistyką wizualną, czy nie wiem, jakąś holografią i tak dalej, jeśli u podstaw tego będą właśnie piksele. Także tutaj ta opozycja po prostu przestaje funkcjonować. Także tutaj na tym etapie już cyfrowym praktycznie nie możemy tutaj rozgraniczać humanistyki czy historiografii wizualnej, prawda, od humanistyki czy historiografii cyfrowej. No bo to po prostu traci sens. Tutaj jeszcze raz podkreślę, już na tym etapie nauki humanistyki cyfrowej tutaj ta opozycja zostaje przekreślona. Oczywiście możemy tutaj pokazać czy wykazać, że da się czasami utrzymać pewną taką drobną różnicę między humanistyką wizualną a cyfrową, zwłaszcza wtedy, kiedy na przykład zarejestrowany jakiś obraz, prawda, jakiejś rzeczywistości, na przykład nie podlega dalszej obróbce, prawda? Czyli w sposób taki, ja bym powiedział, surowy, na przykład jest, nie wiem, wrzucany na YouTube'a czy umieszczany w innym medium, natomiast w innym przypadku on stanowi punkt wyjścia do dalszej obróbki, czy to o charakterze takim, powiedzmy sobie, wzbogacającym o inne elementy, czy wręcz wzbogacanym o elementy na przykład estetyczne, co też jest obecnie często spotykane, więc tutaj ja bym powiedział, pewna tutaj różnica może nastąpić, ale nie jest to jakaś, że tak powiem, nieprzepastna różnica. Tak, znaczy można się tutaj do pewnego stopnia z tym zgodzić, że jeśli ktoś robi jakąś produkcję, to zwykle chce wywołać określony efekt u odbiorcy. Tak? I tutaj chyba niewiele się zmieniło, natomiast pozostaje kwestia tego typu, w jakim celu na przykład ten potencjalny widz, w tym wypadku konkretny widz oglądający konkretne trzy filmy, na co on zwraca uwagę, prawda? Co on chce wynieść? Czy on chce po prostu tylko coś zobaczyć, prawda? Spędzić, nie wiem, bardzo fajne chwile, widząc jakieś tam, prawda, wydarzenia, o których chciałby jak najszybciej zapomnieć, żeby przejść do następnych, nie wiem, filmów czy następnych, prawda, obrazów. I myślę, że ta druga, że jednak ten taki uproszczony czy spłycony odbiór, stety czy niestety, ale on zaczyna się upowszechniać, prawda? Tylko nieliczni potrafią coś więcej dostrzec niż tylko przemijające obrazy, prawda? Próbują jakiś tutaj, nie wiem, może sens odkryć, jakieś odniesienia do innych produkcji, do innych wydarzeń, do innych obrazów. Natomiast większość z nas zadawała się po prostu samym tylko najczęściej bezrefleksyjnym
obejrzeniem, o których, tak jak już powiedziałem, aby jak najszybciej to zapomnieć i szukać nowych wrażeń, prawda, nowych przygód. No niestety tutaj wiele analiz wskazuje na tego typu właśnie trend, który no, się upowszechnia. Jeśli chodzi o to pierwsze zagadnienie, czyli kondycja humanistyki cyfrowej, znowu zależy o jaką tutaj, o humanistykę, w jakim obszarze pytamy. Prawda? Jeśli będzie to humanistyka uniwersytecka, cyfrowa humanistyka uniwersytecka, to można powiedzieć, że przynajmniej w naszym kraju ona zaczyna dopiero raczkować. Pojawiają się tu i ówdzie pojedynczy badacze, którzy no, próbują ją uprawiać, którzy próbują właśnie stosować te nowe narzędzia. Tworzą się pierwsze centra, tworzą się pierwsze kierunki studiów i to na razie tyle. Na świecie jest już znacznie lepiej, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, gdzie humanistyka cyfrowa pomału zaczyna wysuwać się i zaczyna dominować w tym starciu, prawda, z humanistyką klasyczną. Ale to jest w Stanach Zjednoczonych. No wiadomo, oni tutaj są potęgą naukową i bardzo szybko przyjmują różnego typu nowinki techniczne, więc to nas specjalnie nie powinno dziwić. Natomiast jeśli wyjdziemy poza mury uniwersytetu, no to możemy stwierdzić, że humanistyka cyfrowa ma się świetnie. I ona daleko uciekła tej humanistyce, która jest uprawiana na uniwersytetach i to nie tylko w Polsce. Jeśli popatrzymy na różnego typu inicjatywy, które mają miejsce nawet w naszym kraju, jeśli popatrzymy na to, co na przykład robi się w Ośrodku Kultury Miejskiej w Gdańsku, albo w Warszawie, albo w różnego typu media labach, to tam po prostu następuje dynamiczny, bujny rozwój różnego typu inicjatyw. Nawet nie trzeba sięgać tak daleko. Jesteśmy w Lublinie, gdzie chociażby działa Teatr NN, tak? który tutaj realizuje liczne projekty będące niejako w sercu humanistyki cyfrowej. To jest jedna sprawa. I teraz przechodzę do tego drugiego zagadnienia, a mianowicie o sytuację, stan humanistyki cyfrowej w kontekście reformy. Otóż ja wielokrotnie mówiłem, nawet na takiej słynnej konferencji zorganizowanej 2 lata temu na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie te sprawy, prawda, reformy i wynikające z niej problemy były dyskutowane, że ta reforma, która została z tak wielkim hukiem przeprowadzona, jest reformą niedostosowaną w żadnym stopniu. Ja mówię to całkowicie świadomie i z ogromnym naciskiem do świata informacjonalizmu. To jest reforma wzięta rodem z ery przedinformatycznej i dostosowana do realiów ery przedinformatycznej. Ten cały system oceniania, punktacji i tak dalej, który spotyka się z różnym przyjęciem. Jedni go akceptują, prawda, wskazując, że przecież on doskonale funkcjonuje na przykład w krajach anglosaskich, przynajmniej doskonale funkcjonował, zapominając, że ten system punktowy zaczyna tam być podważany. Prawda? Gdyż on narodził się właśnie w tej erze przedinformatycznej. No, nazwijmy ją na przykład, nie wiem, przemysłową. Prawda? I on tam się doskonale sprawdza. On tam doskonale funkcjonował. Był doskonale zgrany z dominującym wówczas systemem zarządzania uczelniami. Obecnie w społeczeństwie informacyjnym, w społeczeństwie sieciowym ten model jest nie dość, że jest nieefektywny, ale ja bym powiedział, jest antyrozwojowy. Cały świat obecnie dyskutuje, jak na nowo
zdefiniować rolę uniwersytetów. Czy w ogóle uniwersytety w ogóle są potrzebne w tym społeczeństwie informacyjnym, gdzie jest taki łatwy i darmowy dostęp do wiedzy? Czy są potrzebne wielkie kolosy, które żądają horrendalnych, ciągle powiększających się opłat na przykład za edukację, kiedy doskonale można się wyedukować no, za darmo. Być może nie we wszystkich dyscyplinach, nie we wszystkich profesjach, ale na pewno w humanistycznych na pewno. No? Co więcej, ja twierdzę, i tutaj będziecie, szanowni widzowie, mogli się przekonać, czytając moją najnowszą książkę, którą mam nadzieję za parę miesięcy już się ukaże, że w ogóle w tym świecie informacjonalizmu w ogóle pojęcie badania zaczyna być problematyzowane. Że my coraz bardziej powinniśmy się oswajać z pojęciem realizacji projektu. Ja uważam, że do pewnego stopnia nie bardzo jest co badać w społeczeństwie informacyjnym. Oczywiście tutaj nie bardzo mam czas i możliwości na rozwinięcie tej tezy. Jeszcze raz zapraszam do tej swojej przyszłej publikacji. Oczywiście nie chcę tutaj, żeby to wyglądało, że ja tutaj coś reklamuję. Po prostu ja chcę wskazać na pewien niezwykle ważny problem. Spotykają się też coraz częściej opinie mówiące, że być może znaczna część ludzkości już w niedalekiej przyszłości będzie zajmować się, czy gro swojej aktywności będzie poświęcać tworzeniu sztuki i tworzeniu uestetycznionej nauki. Też na razie nie chcę rozwijać, co się za tym pojęciem kryje. To zapewne będzie też związane z pewnymi procesami, że tak powiem, ogólnoglobalnymi, wynikającymi z coraz bardziej zwiększającą się rolą nowych technologii, z automatyzacją, z robotyzacją, która po prostu no, będzie polegała na tym, że znaczną część zadań, które do tej pory musimy robić, będą mogły nas w tym wyręczyć właśnie maszyny, automaty. Tutaj oczywiście rysuje się groźba masowego bezrobocia, ale to jest jeszcze inny problem. W każdym bądź razie są już tacy analitycy, czy nawet filozofowie właśnie technologii, którzy właśnie prorokują, że w związku z tym jedynie co nam zostanie, to właśnie zajmowanie się robieniem sztuki, oczywiście sztuki cyfrowej, no, i tworzeniem uestetycznionej nauki, wiedzy naukowej. Więc to podważa nie tylko tak wobec tych ogromnych, globalnych, epokowych zmian, jakieś tam pożal się Boże, walkę o punkty, o jakieś granty, prawda, i tak dalej, bo to w ogóle podważa dotychczasowy system funkcjonowania nauki, szkolnictwa, uniwersytetów, prawda, które no, jak też, jak doskonale wiadomo, swoje apogeum swojego rozwoju też miały w erze przemysłowej. Tutaj niektórzy wręcz mówią, że taka zbiurokratyzowana, zhierarchizowana organizacja, jaką jest współczesny uniwersytet, nie bardzo ma rację bytu. Ale to ja mówię, to jest też kolejny temat na osobną dyskusję. Ja często spotykam się właśnie z taką opinią. Tutaj nawet o tym pisze, zdaje się, pan profesor Markowski w swojej książce Polityka wrażliwości, wprowadzenie do humanistyki, gdzie właśnie w podobny sposób widzi rolę uniwersytetów, a zwłaszcza humanistów i humanistyki. Mam radykalnie odmienny pogląd.
Zgadzam się całkowicie z pierwszą jak gdyby częścią tutaj tego stwierdzenia, że jakaś refleksja nad rzeczywistością no, jest potrzebna, jest niezbędna. No, jakaś ogólna orientacja. Tylko cały, że tak powiem, dowcip polega na tym, że jak się wejdzie na różnego typu portale internetowe, to tam aż uczy od tego typu refleksji. No? Przecież weźmy, nie wiem, no takie najbardziej przynajmniej w Polsce popularne portale typu Onet, Wirtualna Polska czy Gazeta.pl. No? Tam gdziekolwiek nie zajrzymy, pod jakikolwiek dział, jest masa wypowiedzi internautów. Począwszy od często bardzo jakichś tam jednostkowych spraw, często może w niezbyt uprzejmym tonie, przy użyciu niezbyt cenzuralnych słów, ale jednak tam mamy cały czas do czynienia z próbą jakiegoś ujęcia tego, co się dzieje w tym świecie. Jakiegoś krytycznego. Tam cały czas się mówi, prawda, o problemie inwigilacji przez Google'a, o tym, że zagrażają nam maszyny, prawda, o ograniczeniu wolności w internecie, o monitorowaniu przez rządy naszych tam poczynań, o utracie prywatności coraz bardziej się pogłębiającej i tak dalej. O tym mówią zwykli ludzie. To znaczy, że to jest po pierwsze dla nich ważne, co by potwierdzało tą pierwszą tezę, ale po drugie, to już jest może mniej optymistyczne dla badaczy, że sami ludzie się za to biorą. Że oni czują tą refleksję, potrafią o niej mówić, prawda? I proszę zwrócić uwagę na jeszcze kolejny tutaj ważny aspekt. Kiedyś taka refleksja wymagała no, dużej wiedzy. Oczywiście uniwersyteckiej. Często mogli sobie na nią pozwalać zacni profesorowie. No często z przyprószonymi siwymi włosami, prawda, z bogatym doświadczeniem, ludzie, którzy mieli dostęp do różnych pozycji, które były nieosiągalne dla zwykłego, w cudzysłowie, śmiertelnika. Teraz te bariery pękły, ich nie ma. Teraz jest powszechny dostęp do wszelkich dóbr kultury. Prawda? Wychodzi się z założenia, że wszystko na przykład, wszelkie na przykład dobra artystyczne, czy wytwory sztuki, czy na przykład wytwory nauki, które zostały zrobione za publiczne pieniądze, muszą być wolne. Tak? Walczy się z tradycyjnym prawem autorskim, z prawem copyrightu. Tak? Gdyż uważa się, że to jest szkodliwe dla przyszłego rozwoju kultury. Tak? Że to nie może służyć komercjalizacji. I to uwolnienie kultury, które to zjawisko zachodzi również na naszych oczach i boję o dalsze, że tak powiem, poszerzenie tej swobody, powoduje, że, no, że ludzie mogą zapoznać się, prawda, z różnymi typami refleksji, mogą nabyć stosowną wiedzę, dzięki której mogą prowadzić jakąś refleksję natury egzystencjalnej, wręcz ogólnofilozoficznej. I tutaj nie chcę powiedzieć, że uczeni, filozofowie, akademicy są zbędni. Owszem, mogą sobie funkcjonować, ale być tylko jednymi z wielu, którzy taką refleksję uprawiają, czy mogą uprawiać. Także próby poszukiwania miejsca dla współczesnej humanistyki, które sprowadzają się właśnie do tego typu krytycznej refleksji, prawda, nie wiem, w rodzaju na przykład szkoły frankfurckiej, one moim zdaniem no, są skazane na niepowodzenie, dlatego że to mogą również robić inni, z tych powodów, o których wcześniej mówiłem. Co więcej, tutaj kolejny element też chciałbym zaakcentować, że oto przecież wzrasta ogólny poziom wykształcenia ludzi. No, kiedyś to była elita, parę procent. Obecnie w najbardziej rozwiniętych krajach świata procent osób kończących jakąś formę studiów wyższych no, przekracza często 50%. Da? Coraz więcej osób na przykład kończy studia doktorskie. Tylko niewielka ich część znajduje zatrudnienie na uczelniach. Reszta idzie, mówiąc tak wprost, w lód. I może prowadzić tą refleksję, prawda, poza akademią, zresztą prowadzi.
gdyż oni przecież znajdują zatrudnienie na przykład na różnych portalach opiniotwórczych, więc na pierwszą część pytania zgoda, taka refleksja jest potrzebna, prawda? Natomiast kto tą refleksję ma prowadzić, to niestety mogą prowadzić, coraz częściej prowadzą szerokie kręgi współczesnych społeczeństw. Tak, tutaj rzeczywiście taki proces następuje, tylko proszę zwrócić uwagę, że te dyscypliny, których nazwy tutaj padły, typu etnografia, typu visual studies, typu tam social software, czy powiedzmy sobie tak zwana nowa nauka sieci, one nie dotyczą tej refleksji meta, prawda? Metakulturowej czy metafilozoficznej, one dotyczą właśnie takich badań, które właśnie koncentrują się na problemie tej wielkiej liczby danych, typu big data. Praktycznie cała nowa nauka sieci jest w sumie temu dedykowana, prawda? Software Studies z kolei to są badania nad oprogramowaniem w różnych konfiguracjach i temu, jak ono tam, powiedzmy sobie, nie wiem, zmienia nasze stosunki, nasze praktyki i tak dalej. Także tutaj akurat te dyscypliny czy subdyscypliny nie zajmują się tą taką refleksją o takim bardziej ogólnofilozoficznym charakterze. Jeśli wszyscy, albo prawie wszyscy już uczestniczymy w tym życiu sieciowym, to siłą rzeczy musimy posługiwać się tym językiem sieci, używając tego sformułowania, gdyż ten klasyczny język może okazać się często już niezrozumiały, niepotrzebny, jakiś dziwny, prawda? I dotyczyć być może pewnej niewielkiej grupy, nie wiem, koneserów, którzy nie mogą się rozstać albo są miłośnikami, prawda, tego starego świata. Więc tutaj zdecydowanie bym się jednak opowiadał za tym, w cudzysłowie, nowym językiem, opartym na przykład na wizualizacjach, na cyfrowych opowieściach typu tam digital storytelling i temu podobne. Trzeba zacząć uprawiać tą humanistykę cyfrową. To jest najprostszy z prostych pomysłów, jakie sobie tylko można wymyśleć. Tutaj żadna ustawa tego nie zmieni, prawda? Żadne jakieś wzorce z góry tutaj nam tego nie ułatwią, zwłaszcza, że tych wzorców nie ma, bo być w sumie nie może. Starsza kadra też nam niewiele pomoże, bo to jest po prostu problem generacyjny. Natomiast zdawałoby się, że młodzi powinni się po prostu garnąć do tego. Część z nich próbuje jakoś już tutaj wyjść wejść na to pole. Natomiast problem jest tego typu, że polski uniwersytet jest instytucją hierarchiczną, że jest podział na młodszych pracowników i tych samodzielnych i niestety ci młodzi są zależni na różnych, że tak powiem, płaszczyznach od tych starszych, którzy rzecz jasna hamują pewne zapędy, że tak powiem, nowatorskie. Oni by chcieli, żeby jednak uprawiać w taki sposób, w jaki ich wychowano, w jaki ich nauczono. Chociażby prosty przykład doktoratów. Znam wiele przypadków osób, które chciały robić je w sposób niekonwencjonalny, ale były szybko sprowadzane na ziemię. Prawda?
pod pretekstem, że to nie wyjdzie, że zostanie źle ocenione, że tutaj jacyś starsi profesorowie mogą, tak mówiąc, nieładnie uwalić taki doktorat. To są rzeczy, które znamy i także no, potrzeba jednak pewnego samozaparcia, pewnej odwagi intelektualnej, żeby jednak wejść na tą nową ścieżkę, ale recept uniwersalnych tutaj nie ma. Natomiast, no cóż, no ja tylko mogę apelować, że no, nie trzeba się wzbraniać przed nowym, nie trzeba się okopywać, tylko raczej trzeba wychodzić, bo ten świat pędzi coraz bardziej, my coraz bardziej zostajemy w tyle. I to nie tylko chodzi o samą humanistykę cyfrową, ale o sposób funkcjonowania nauki, sposób oceniania, sposób przydzielania grantów, no wiele innych rzeczy, prawda? To wszystko jest, jak już tutaj wielokrotnie, chociażby w trakcie tej wypowiedzi mówiłem, niedostosowane do realiów współczesnej informatycznej i informatycznej rzeczywistości. Co więcej, też tutaj po raz kolejny powtórzę, że no teraz naukę równie dobrze można uprawiać poza uniwersytetem. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wydawałoby się to szaleństwo. Teraz nie. Teraz już jest cała grupa badaczy, którzy siebie określają jako niezależnych, tak? Albo którzy celowo występują z uniwersytetów, zakładają własne firmy. No, Craig Venture to jest taki klasyczny, wręcz modelowy przykład, prawda? On dał sobie spokój z uczelnią, gdyż no, był przytłoczony tą masą papierologii, prawda? W ogóle biurokratyzacji, hierarchizacji, nieefektywnego zarządzania środkami finansowymi. Pokazał całemu światu, że w prywatnej firmie można to samo zadanie badawcze zrobić kilkakrotnie szybciej, kilkakrotnie taniej. I niech to będzie, że tak powiem, ostrzeżeniem dla tego, co się dzieje na współczesnych uniwersytetach i to nie tylko w Polsce. Na razie, jeśli na przykład ktoś chciałby, nie wiem, na pracę doktorską czy nie wiem, książkę profesorską zaproponować film, no to podejrzewam, że byłby uważany za człowieka co trochę, prawda, dziwnego, wręcz ekscentryka. Natomiast tak, znaczy z pozoru rzeczywiście ustawa mogłaby to załatwić, tylko no, cały problem jest w tym, że kto tworzy te ustawy? No, przecież no, tworzą ludzie wychowywani jednak w tym starym świecie. No, więc tutaj musiałby się zdarzyć naprawdę jakaś no, olbrzymia przemiana, przede wszystkim w umysłach tych ludzi, żeby oni jednak potrafili wyjść poza jakieś własne ograniczenia i tutaj zorganizować nam no, zupełnie inne warunki do pracy, do funkcjonowania, inne kryteria oceny. Powiedzmy sobie, w krajach anglosaskich, gdzie rola biurokracji jest jednak mniejsza, czy w ogóle na uniwersytecie i w ogóle w gospodarce, ten proces jakoś następuje. No, oni są bardziej elastyczni. No, niestety no, Unia jest tak urządzona, że najwięcej do powiedzenia mają urzędnicy w Brukseli, którzy, no, których widzenie pewnych spraw no, daleko rozmija się z tym, co się dzieje w tym rzeczywistym, realnym świecie. Dziękuję również.